Moi najdrożsi widzowie, słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj chciałabym odpowiedzieć na kolejną listę Waszych pytań. To są w tej chwili trzy strony i podzielę ten film na części, aby Was nie zanudzać. Jak wiecie, każde Wasze pytanie jest skrzętnie zanotowane i prędzej czy później odpowiedź pojawi się w takim bloku tematycznym. I dzisiaj również wybrałam takie pytania podobne, a także pominęłam te, które się powtarzają, aby ten film w pewien sposób stanowił pewną całość. Może zacznę od tego pytania, które stawiają mi najczęściej osoby, które mnie znają, a także, czyli wszyscy moi przyjaciele, rodzina, a także wiele, wiele osób z Was. I pytanie to brzmi: Mario, jak Ci się chce? Jak Ci się chce robić te wszystkie filmy? Jak Ci się chce pisać te wszystkie artykuły, pisać książki? Dlaczego robisz to wszystko? Jak Wam się chce tak ciężko pracować i przekształcać pustynię w ogród, Boże, w cudzysłowie, w magiczną oazę, czyli takie miejsce schronienia dla wszystkich istot, które są prześladowane w innych miejscach? Jak Tobie się chce? Jak w ogóle, co Cię do tego motywuje i dlaczego to robisz? I tutaj przeczytam może jedno pytanie, które umieściłam na samym końcu, ale gdy teraz zaczynam od tego, to może je przeczytam. To pytanie jest takie bardzo dosadne. Piękna jesteś i masz ładny głos, mogłabyś być lektorem lub piosenkarką, modelką, a zamiast tego wybrałaś taką drogę. Ciekawi mnie, co cię do tego skłoniło. Moi drodzy, ja Wam może opowiem taką historię, którą z pewnością znacie. Pewien mężczyzna przechadzał się brzegiem morza i z daleka zauważył, że mały chłopiec jest czymś bardzo, bardzo zajęty. I cały czas chodzi brzegiem i coś podnosi i wrzuca do morza. I gdy zbliżył się do tego chłopca, zadał mu pytanie: dlaczego ty to robisz? Popatrz, to co robisz, to przecież sam tego świata nie uratujesz. I rzeczywiście, co robił ten mały chłopiec? Ten mały chłopiec zbierał rozgwiazdy, które morze wyrzuciło na brzeg i wiadomo, że pod wpływem słońca były one skazane na śmierć. I gdy ten mężczyzna, tak dziwiąc się, powiedział: słuchaj, to co robisz, to nie ma znaczenia, bo przecież tych rozgwiazd są tysiące, nigdy nie jesteś w stanie wrzucić wszystkich do morza. I takich plaż jak ta są również tysiące. A mały chłopiec, podnosząc kolejną rozgwiazdę, patrząc na nią, powiedział: dla tej jednej ma to znaczenie. I wrzucił ją do morza. I tak, moi drodzy, to jest, że często osoby zadają mi pytanie: Mario, słuchaj, jeżeli ty jesteś weganką już tyle lat, jakie to ma znaczenie, gdy tyle osób je mięso? Jakie to ma znaczenie, jeżeli ty w pewien sposób rezygnujesz z plastiku, czy starasz się z niego zrezygnować, a wszyscy inni nie? Wszyscy inni w cudzysłowie. Jakie to ma znaczenie, gdy ty poświęcasz swój czas i robisz takie filmy? Ile osób taki film oglądnie? I przecież to w ogóle nie ma znaczenia. Moi drodzy, ja wychodzę z takiego założenia, że ta osoba, która potrzebuje tego impulsu, potrzebuje odpowiedzi, która potrzebuje pomocy, że dokładnie ta osoba, że dla niej ten film, że dla niej taki artykuł, że dla niej moja książka ma bardzo duże znaczenie. I dokładnie to tak jest, jak w tym pytaniu, że pisząc taką książkę i wystawiając ją do sprzedaży za jakieś tam 15 zł, musicie sobie wyobrazić, ile trzeba sprzedać książek, żeby mieć 1500 zł. I ktoś mógłby powiedzieć, że przecież to nie ma sensu, ale dla mnie to ma sens. To ma sens dlatego, że wiem, że poprzez takie książki wy możecie
otrzymać pomoc, pomoc, której nie jestem w stanie dać każdej osobie indywidualnie, każdej osobie osobiście, bo nie każdy z Was może przyjść do mnie, nie każdy z Was może zamówić taki czy inny rytuał, czy przepowiednię, czy ze względów finansowych, czy innych. A taką książkę może kupić każdy i taką książkę każdy z Was może z niej skorzystać. W tym momencie, w tym odpowiednim momencie, gdy tej pomocy będziecie potrzebować. I korzystając z tej okazji, chciałabym powiedzieć Wam, że ta kolejna książka, na którą tak wiele osób czeka, czyli książka, która omawia kontakt z istotami światła, nazwijmy je umownie aniołami, w takiej naszej kulturze, tak je można nazwać, ale z istotami światła, niezależnie od tego, jakiego jesteście wyznania, jakiej religii, to każdy z Was może z tej pomocy skorzystać. I ta książka jest już gotowa i będzie, myślę, że dostępna w przyszłym tygodniu w Magicznym Świecie. I jestem przekonana, że pomoże tak wielu osobom i że dla tej osoby, która otrzyma tą książkę, że będzie ona miała bardzo duże znaczenie. I to rzeczywiście jest tak, moi drodzy, że gdy pomyślimy, jaki nakład energii kryje się za takim filmem, za takim artykułem, z którego nie ma tej bezpośredniej wymiany pieniężnej, a nasz dzisiejszy świat według niektórych osób opiera się na pieniądzu, co jest błędnym myśleniem, ale wiele osób tak myśli. I jeżeli pomyślicie, że jaki nakład energetyczny kryje się za tym, by taką książkę stworzyć, by ją potem wysyłać, by prowadzić tą całą rachunkowość, księgowość, to rzeczywiście można odnieść wrażenie, że można przecież być kimś innym. Ale to pytanie osobiste, co mnie do tego skłoniło? Mnie skłoniło do tego to moje powołanie, po co tutaj jestem na tej ziemi, po co robię to wszystko, dlaczego moja dusza wybrała ten wygląd, ten głos, to wcielenie, dlaczego urodziłam się w tym, a nie w innym momencie. To wszystko ma ogromne znaczenie. I dla mnie taki zawód piosenkarki czy modelki, w takim zawodzie również można realizować bardzo dużo pięknych celów, ale dla mnie to nie była droga. Jak wiecie, ja pracowałam w telewizji, ja pracowałam dla prasy zagranicznej, ja udzielałam się gdzie tylko mogłam i co tylko mogłam. I we wszystkim tym czułam, że to nie jest ta droga, że to nie jest to powołanie, to nie jest to wypełnienie tego celu, tej duszy. Teraz wiem, że to jest ta droga, którą podążam i nieważne, nie ma to zupełnie żadnego znaczenia, czy ktoś myśli o mnie tak czy inaczej. Bardzo wiele osób, które znają mnie z tych dawnych czasów, gdy szłam inną drogą, gdy byłam szefem ogromnej korporacji, mieszkałam za granicą, wszystkim się wydawało, że to jest szczyt jakichś marzeń, jakiegoś spełnienia finansowego, bo dla wielu osób te finanse są najważniejsze w życiu, a pieniądze szczęścia nie dają, moi drodzy. I prędzej czy później każdy z nas jest w stanie to zrozumieć. I te osoby, które znają mnie z tamtych czasów, czasami naprawdę trzymają się za głowę i mówią, słuchaj, ja nie mogę tego pojąć. Jak mogłaś z tego wszystkiego zrezygnować? Jak mogłaś porzucić takie cudowne, w cudzysłowie, życie, takie życie pełne przepychu, pełne wszystkiego, co każdy sobie może tylko wymarzyć, wyobrazić. I teraz widzę cię tutaj, pracując tak ciężko w magicznej oazie i kopiąc ziemię, sadząc drzewa. Wielu osobom po prostu nie mieści się to w głowie, ale to jest całkiem normalne, bo każdy z nas ma inny cel, ma inne powołanie, inną drogę i czasami trudno nam zrozumieć inne osoby, bo po prostu nasza droga jest inna, nasze doświadczenia są inne.
Ja Wam mogę tylko jedno powiedzieć, moi drodzy, że zawsze chciałam robić to, co robię w tej chwili i te wszystkie etapy dochodzenia do tego momentu były w jakiś sposób, w jakimś malutkim punkcie potrzebne. Wiadomo, mogłam od samego początku już iść inną drogą, ale jestem pewna, że ta dusza sobie zaplanowała pewne rzeczy i te zgromadzone doświadczenia w innych dziedzinach były ważne, abym stanęła tutaj, w tym momencie, dokładnie tutaj i teraz. I to dotyczy również tych pytań kolejnych, które są związane z weganizmem. Jak wiecie, ja ponad 10 lat jestem weganką, czyli odżywiam się tylko i wyłącznie pożywieniem roślinnym. I wiele, wiele lat temu byłam osobą mięsożerną. Byłam osobą, która nie ograniczała pewnych rzeczy, nie ograniczała alkoholu, kawy czy jakichś takich używek. I rzeczywiście, gdy ktoś dzisiaj mnie widzi, to myśli, że to jest niemożliwe. Jak można tak wszystko zmienić? Można, moi drodzy, ponieważ pewne etapy prowadzą nas do czegoś i one w pewnym momencie mogą doprowadzić do takiej zmiany, że po tych długich, długich latach poszukiwania odnajdujemy to, po co żeśmy tutaj przyszli, przypominamy sobie, po co tutaj jesteśmy. I to samo dotyczy naszej drugiej połowy. Gdy po wielu, wielu latach poszukiwań mnie było dane spotkać tą drugą połowę, to również czasami zastanawiałam się, mój Boże, po co ja angażowałam się w te wszystkie poprzednie związki i dlaczego musiałam zdobywać te wszystkie doświadczenia, dlaczego nie mogłam spotkać tej osoby od razu? Nie mogłam, ponieważ musiałam się czegoś nauczyć. W tych poprzednich związkach musiałam się czegoś nauczyć, aby może docenić, aby zrozumieć, aby rozpoznać, że to jest ta właściwa osoba, że to jest ta druga połowa. Moi drodzy, ale przejdźmy może do tych pytań, bo będziemy tutaj tymi tematami osobistymi rozmawiać i rozmawiać, a może nie każdego to interesuje. Będę może czytać pytania, a następnie na nie odpowiadać. Zaczniemy od...